Jerzy i Stefan siedzą sami w domu z dziećmi. Jurek rozmawia ze swoją matką przez telefon, a Stefan ogląda mecz w telewizji. Który z nich dopuszcza się zaniedbania? Oczywiście Jerzy. Choć oba maluchy mogą wypaść przez okno i tatusiowie muszą ich pilnować, to dziecko Jurka siedzi na wyższym piętrze. Ups. Maja i Witek przygotowali kolację dla swoich pociech. Kto jest mniej rozgarnięty? Maja niechcący pomyliła talerze. Psu dała posiłek przeznaczony dla córki, a dziecko nakarmi zaraz psią karmą. Pychota. Tamara i jej syn wybrali się w góry, by pozjeżdżać na nartach. Emil robi grilla w ogrodzie, pilnując jednocześnie swojej córki. Kto z nich powinien zwracać większą uwagę na swoje dziecko? Tamara. Jej syn zaraz wpadnie do przerębla. Agnieszka i Jagna zabrały swoje dzieci nad jezioro. Chłopcy zamierzają skoczyć do wody z klifu. Czyje dziecko jest w niebezpieczeństwie? Syn Jagny. Pod klifem są skały, ta chłopak nie zamierza rezygnować ze skoku. Marzena i Olga sprzątały w pokojach swoich dzieci. W pewnym momencie Marzena zauważyła telefon syna i postanowiła go sprawdzić. Z kolei Olga natrafiła na pamiętnik córki, która ma kłopoty. Olga. Po pierwsze, nie powinno się czytać o osobistych przeżyciach dziecka, a po drugie, zaraz przyłapie ją na tym córka, bo właśnie wchodzi do pokoju. Wiktoria wraz z synem spędza dzień na plaży. Hubert i jego dzieci oglądają telewizję. Który rodzic zachowuje się nierozsądnie? Wiktoria. Kąpiel w morzu w czasie burzy jest bardzo ryzykowna. Gemma jest syreną. Serio, żyje w Oceanie Atlantyckim wraz z rodziną i przyjaciółmi. Czy potrafisz powiedzieć, która z sióstr jest najmłodsza? Spójrz na babcię Syrenę. Ma na ogonie liczne rozgwiazdy. To wskazówka. Każda rozgwiazda symbolizuje jeden rok życia. W takim razie druga Syrena jest najmłodsza. Ma na ogonie 15 rozgwiazd, co oznacza 15 lat. Dwie pozostałe siostry mają odpowiednio 18 i 22 lata. Pewnego dnia Gemma udała się na Syrenią imprezę. Jednak jeden z gości nie był prawdziwą Syreną. Potrafisz powiedzieć, który? Tamten rekin z pewnością nie jest syreną. Matka Gemmy, Fiona, jest właścicielką parterowego sklepu z biżuterią dla syren. Kiedy rano przyszła do sklepu, odkryła, że skradziono najdroższy naszyjnik. Wezwała podwodną policję. Detektyw Rybicki przesłuchał Fionę. Zamknęłam sklep o 22 i poszłam do domu. Naszyjnik z pereł był na swoim miejscu. Detektyw Rybicki miał trzech podejrzanych. Właściciel pobliskiego sklepu powiedział: zamknąłem mój sklep o 20 i wróciłem do domu. Strażnik stwierdził: wczoraj byłem na służbie. Może złodziej włamał się do sklepu, gdy patrolowałem piętro. Sprzątaczka powiedziała, że skończyła sprzątanie do 16. Następnie szybko wróciła do domu, ponieważ jej mąż miał przyjęcie urodzinowe. Kto kłamie? Strażnik. Sklep Fiony znajduje się w parterowym budynku. Mężczyzna nie mógł być więc na piętrze, gdy skradziono naszyjnik. Gemma pływała z delfinami i wynurzyła się na powierzchnię. Nagle zauważyła na wodzie dwóch przystojniaków, Nika i Rika. Mieli kłopoty. Którego z nich najpierw powinna uratować Gemma?
Rika. Chociaż drewniana łódka ma w środku trochę wody, utrzymuje się na powierzchni. Poza tym Nick może wylać wodę na zewnątrz. Ponton Rika jest jednak uszkodzony. Chłopak wkrótce znajdzie się w wodzie, a nieopodal czai się rekin. Gemma uratowała obu mężczyzn i odstawiła ich na brzeg. Nick wziął telefon i zrobił jej zdjęcie bez pozwolenia. Gemma poprosiła, aby usunął fotkę, ponieważ syreny nie chciały, by ludzie się o nich dowiedzieli. Nick odparł: dobrze, usunę dowód, ale najpierw musisz rozwiązać moją zagadkę. Pełno słodej wody, choć nie widać morza. Co to takiego? Czy możesz pomóc Gemmie? Prawidłowa odpowiedź to łzy. Rick zaprosił Gemmę na randkę, a ona się zgodziła. Poszła do lokalnej czarownicy, aby kupić miksturę i zyskać na 24 godziny ludzkie nogi. Drzwi do chaty czarownicy były zamknięte i była na nich notatka: jeśli chcesz się ze mną spotkać, znajdź klucz. Czy pomożesz Gemmie znaleźć klucz? Tutaj jest. Gemma użyła klucza, aby otworzyć drzwi, ale za nimi znalazła kolejne wejście wymagające podania hasła. Na drzwiach wisiała notatka, co ma 88 kluczy, ale nie otwiera żadnych drzwi. Czy możesz pomóc Gemmie złapać kod? To pianino. Gemma nie miała pieniędzy. Czarownica powiedziała: jeśli rozwiążesz moją zagadkę, dam ci miksturę za darmo. Jeśli jednak ci się nie uda, na zawsze pozostaniesz moją służącą, dlatego słuchaj uważnie. 2 w całości i 4 w parze. 6 w trójce, a w 8 4. Jak się nazywam? Gemma natychmiast odgadła i dostała miksturę. A ty? Prawidłowa odpowiedź to połowa. Gemma dostała miksturę, wypiła ją i zamieniła się w człowieka. Do miejsca spotkania prowadziły 3 drogi. Pierwsza wiodła przez wioskę zamieszkaną przez wampiry. Druga pełna była toksycznych kwiatów, które powodowały obłęd. Trzecia ścieżka wiodła przez zaklęty las, który blokował magię i cofał wszystkie zaklęcia. Którą ścieżkę powinna wybrać Gemma? Pierwsza opcja jest najbezpieczniejsza. Jest słoneczny dzień, więc wampiry pewnie smacznie śpią. Rick i Gemma spotkali się w restauracji o nazwie 3 Syreny, ale na ganku stały tylko 2 posągi syren. Właściciel kawiarni, Victor, miał tego świadomość i z łatwością mógłby to naprawić, ale tego nie zrobił. Dlaczego? To jego pomysł na zwiększenie ruchu w lokalu. Przechodnie zauważają błąd, wchodzą do środka, aby powiedzieć o tym właścicielowi, po czym często zostają na obiad. Rick jest policjantem. W trakcie kolacji z Gemmą otrzymał pilne wezwanie z pracy. Jeff, właściciel wiejskiej rezydencji, powiedział, że jego gospodyni chciała go zabić. Poprzedniego wieczoru podała mu na deser jabłko. Mężczyzna ugryzł je i stracił przytomność. Obudził się następnego ranka i natychmiast wezwał policję. Rick i Gemma pojechali na miejsce zbrodni. Gospodyni wszystkiemu zaprzeczyła. Gemma nie wiedziała, komu wierzyć. Gdy Rick przeanalizował miejsce zbrodni, natychmiast zrozumiał, kto nie mówi prawdy. Kto kłamie? Gospodyni czy właściciel domu? Jeff powiedział, że zjadł zatrute jabłko. Jeśli stało się to dzień wcześniej, owoc powinien być już brązowy, a wcale tak nie jest. Mężczyzna musiał ugryźć je na chwilę przed przybyciem policji. Gemma nie zauważyła tego, ponieważ żyje pod wodą. Rick i Gemma postanowili zrobić sobie piknik na polu słoneczników. Coś jest jednak nie tak. Czy wiesz, o co chodzi? Wiatr zwiewa chmury w prawo, ale słoneczniki wyginają się w lewo. To niemożliwe.
Gemma zasnęła na polu. Gdy się obudziła, Rika nie było. Rozejrzała się i zauważyła złego elfa. Powiedział: Syreno, wsadziłem twojego chłopaka do więzienia. Jeśli chcesz go znowu zobaczyć, rozwiąż moją zagadkę. Mogę być czerwona, niebieska, zielona i fioletowa. Nikt mnie nie sięgnie, nawet królowa. Czym jestem? Pomożesz Gemmie uratować Rika? Prawidłowa odpowiedź to tęcza. Elf zabrał Gemmę do swojego tajnego laboratorium. Powiedział: sklonowałem twojego chłopaka, więc już go nie potrzebujemy. Teraz możesz zabrać go do domu. Niestety nie pamiętam, który z nich to prawdziwy Rick, ale ty znasz go lepiej. Pomożesz Gemmie dokonać wyboru? Ten mężczyzna ma trzy palce. Zęby tego Rika są zbyt ostre jak na człowieka. Temu brakuje brwi, a ten ma szpiczaste uszy. Ten Rik jako jedyny jest więc człowiekiem. Elf pozwolił Gemmie odejść z Rikiem. Para szybko uciekła z jego laboratorium. Zaczęło padać, więc postanowili schować się w starym, przerażającym zamku. Gdy weszli do środka, zauważyli piękną fontannę. Wtedy Rick i Gemma zdali sobie sprawę, że nie są sami. W zamku kryły się liczne duchy. Czy możesz powiedzieć, ile ich było? Na obrazku jest 7 duchów. Jeden z nich kryje się w fontannie, a ten tam wcale nie jest duchem. Ma stopy i się poci. To właściciel zamku. Franek to prawdziwy szczęściarz. Pracuje jako ochroniarz w fabryce czekolady. Pewnego razu, jak zwykle, robił obchód po zakładzie. Zauważył, że ktoś ukradł kilka pudełek drogich czekoladek. Następnego ranka przesłuchał 3 podejrzanych. Janek, cukiernik, powiedział, że skończył zmianę o 19:00 i od razu pojechał do domu. Jego żona może to potwierdzić, bo cały wieczór spędzili razem. Heniek, doręczyciel, odparł: nie mogę jeść czekolady, od samego zapachu dostaję strasznej wysypki. A Piotrek, pan sprzątający, oznajmił: wczoraj robiłem porządek w magazynie, znalazłem na podłodze czekoladkę i ją zjadłem. Przepraszam, proszę mnie nie zwalniać. Kto jest złodziejem? Heniek trzyma w dłoni miskę z roztopioną czekoladą, a nie ma na sobie odzieży ochronnej. Gdyby faktycznie był uczulony, dostałby wysypki. Kolejny dzień pracy w fabryce. Janek postanowił zrobić kawał Frankowi i polał surowe kurze jajo czekoladą. Zawinął je w papierek i położył na tacy między czekoladowymi jajeczkami. Przyniósł wszystkie Frankowi, ale on od razu zauważył, które z nich jest podejrzane. Skąd wiedział? Czekoladowe jajka są puste w środku, więc niesione przez Janka turlałyby się po tacy. Kurze jajo jest natomiast cięższe i nie ruszałoby się aż tak bardzo. Franek postanowił odegrać się na koledze z pracy. Przebrał się za ducha, żeby go nastraszyć. Nagle w pomieszczeniu pojawiły się 2 inne zjawy. Czy domyślasz się, którą z nich jest nasz bohater? Franek stoi w środku, jako jedyny nie jest przezroczysty. Pewnego wieczoru w fabryce zorganizowano imprezę z okazji rocznicy jej powstania. Wszyscy pracownicy brali udział w konkursie karaoke. Większość z nich zaśpiewała naprawdę ładnie i w nagrodę otrzymała prezenty i kwiaty. Ale do finału dostały się tylko 2 najlepsze śpiewaczki – Kasia i Basia. Miały zmierzyć się w ostatecznej rundzie. Nagle Basia padła nieprzytomna na podłogę. Lekarze stwierdzili, że została otruta. Wszyscy uczestnicy konkursu jedli te same przekąski. Poza tym policja wysłała żywność do analizy i okazało się, że była w porządku. Czy domyślasz się, co się stało? Ktoś otruł kwiaty Basi. Następnego dnia Franek, jak zwykle, przyszedł do pracy. Rozejrzał się dookoła i krzyknął: Chwilunia, kto wpuścił kota do fabryki? Przecież tu nie wolno wprowadzać zwierząt. Widzisz tu jakiegoś czworonoga?
tu się chowa! Kot się przestraszył i uciekł. Franek poszedł za nim. Wiesz, gdzie schował się mruczek? O tutaj! I znowu Frankowi nie udało się go złapać. Zwierzę wybiegło z budynku i schowało się na podwórku. Pomóż ochroniarzowi namierzyć kota. Tu ukrył się nasz mały mruczek. Franek złapał kota, a przy jego obroży znalazł liścik. Były tam dane kontaktowe. Zadzwonił więc do właściciela zwierzaka, ale nikt nie odebrał. Po pracy zabrał kota pod adres z liściku. Trafił do upiornego zamku, gdzie ku jego zaskoczeniu czekało na niego zaproszenie z zapisanym kodem. W środku powitał go gburowaty staruszek. Franek spodziewał się, że mężczyzna podziękuje mu za przywiezienie zguby, ale starzec zaczął się szyderczo śmiać i pozamykał wszystkie wyjścia. Po chwili oznajmił: mam dla ciebie 3 zadania. Jeśli je wykonasz, wygrasz 1 000 000 dolarów. Ale jeśli ci się nie powiedzie, już na zawsze zostaniesz w moim zamku. Oto pierwsze wyzwanie. Pomóż mi znaleźć okulary na tym stole z warzywami. Czy wskażesz, gdzie one są? Tu się zapodziały. Następnym zadaniem było przyrządzenie eliksiru, ale w odpowiedniej kolejności. Starzec wręczył Frankowi przepis. Pomóż chłopakowi przygotować miksturę. Najpierw trzeba dodać curry, następnie jagody, żeby zabarwiły eliksir na zielono. I na samym końcu wrzucamy pomidora, dzięki czemu mikstura nabierze brązowego koloru. Pozostałe składniki są zbędne. Trzecie zadanie polega na odnalezieniu książki w zagraconym pomieszczeniu. Spróbuj ją namierzyć. Wystaje z kanapy! Starzec wręczył Frankowi pieniądze, wskazał mu wyjście i rozpłynął się w powietrzu. Chłopak chciał się wydostać, ale okazało się, że drzwi są zamknięte. Zabezpiecza je zamek na szyfr. Franek znalazł też tajemniczy liścik. Musi rozwiązać liczbową zagadkę, inaczej zostanie tu na długo. Jaki kot otwiera drzwi? Dwa, trzy, sześć, jeden. Każda cyfra odpowiada liczbie kółek w numerach. Franek jest wolny! Po wydostaniu się z upiornego zamku, niezłomny ochroniarz postanowił rzucić pracę i wybrać się w podróż dookoła świata. Najpierw poleciał do Hiszpanii. Wylądował w Madrycie i wybrał się na spacer. Nie miał jeszcze zarezerwowanego hotelu, włóczył się więc po mieście, szukając jakiegoś miłego noclegu. Nagle trafił na mały, uroczy hotelik i wszedł do środka. To był błąd. Dlaczego? Widzisz zombie w oknie? To miejsce nie wygląda zbyt bezpiecznie. Jak tylko Franek przestąpił próg upiornego przybytku, drzwi zatrzasnęły się za jego plecami. Chłopak zobaczył troje drzwi prowadzących na zewnątrz. W pierwszym przejściu pełzają jadowite pająki. Za drugimi drzwiami na wysokości głowy przelatują strzały, a w trzecim pomieszczeniu znajduje się czarna dziura. Które drzwi powinien wybrać Franek? Pomóż mu uciec! Tylko drugie drzwi. Może przeczołgać się pod strzałami. Po tej przygodzie Franek postanowił wybrać się na obiad do pobliskiej restauracji. Ale coś tu nie gra. Czy domyślasz się, o co chodzi? Popatrz na okno. Widok na ulicę jest odwrócony do góry nogami. Do Franka podszedł kelner, żeby przyjąć zamówienie. Nagle usłyszeli krzyk kobiety siedzącej przy sąsiednim stoliku. Ratunku! Ktoś wrzucił mi do zupy karaluchy!
kierownik restauracji przepytał w tej sprawie trzech podejrzanych. Kucharz powiedział, że ugotował zupę tak jak zawsze i wszystko było z nią w porządku, kiedy wręczył ją kelnerowi. Ten z kolei twierdził, że nie tknął zupy. Zaserwował ją kobiecie i podszedł do kolejnego klienta, czyli Franka. Mąż kobiety powiedział: nie było mnie przy stoliku, kiedy moja żona dostała zupę. Myłem ręce w łazience. Kto zawinił? Nikt. Spójrz na sufit. Karaluchy musiały wpełznąć przez kratkę wentylacyjną i kilka wpadło do zupy tej pani. Franek skorzystał z aplikacji, by znaleźć luksusowy apartament w Madrycie. Do gustu przypadły mu trzy miejscówki. Mariana oferowała przytulne, dwupoziomowe mieszkanie z pięknym widokiem. Diego miał do wynajęcia penthouse obok parku, a Kamila oferowała nowoczesną willę. Który apartament powinien wybrać Franek? Szklany dach penthouse'u jest pęknięty, a to bardzo niebezpieczne. W tle trzeciego mieszkania widać wieżę Eiffla. Mieszkanie Kamili znajduje się w Paryżu, a nie w Madrycie. A zatem Franek powinien zdecydować się na pierwszą propozycję. Nasz bohater zaprosił Marianę na przechadzkę po parku. Bardzo długo spacerowali i nieźle się zmęczyli. Postanowili więc położyć się na trawie, by trochę odpocząć. Franek obudził się godzinę później. Mariana gdzieś zniknęła. Chłopak zaczął jej szukać. Pół godziny później wpadł do wielkiej dziury. Nagle się rozpadało, a chłopak uprzytomnił sobie, że lada moment dół zostanie zalany. I masz, babo placek, Franek nie umie pływać. W dziurze znalazł trzy przedmioty: linę, piłkę i wiadro. Jak wydostać się na powierzchnię? Piłka wypłynie do góry, a wraz z nią Franek, o ile będzie się jej trzymał. Łukasz pracuje jako księgowy w firmie produkującej meble. Kilka dni temu zapomniał uwzględnić wyników sprzedaży w cotygodniowym raporcie finansowym. Na szczęście szef tego nie zauważył. Łukasz poprawił dokument i po kłopocie. Wczoraj spóźnił się do pracy i ominęło go ważne spotkanie z działem sprzedaży. Miał farta, bo szef też się pojawił. Dziś Łukasz zapomniał złożyć swojemu przełożonemu życzeń z okazji urodzin. Ale nie tylko on. Wszyscy pracownicy zapomnieli o tym ważnym dniu. Szef przyszedł właśnie do gabinetu Łukasza poinformować go, że został zwolniony. Ale dlaczego? O czym tym razem zapomniał? Szef zwolnił Łukasza, bo zobaczył, że ogląda filmiki na YouTubie w godzinach pracy. To faktycznie dobry powód. Joasia odbywa staż w supertajnej organizacji. Dziś czeka ją egzamin końcowy. Dziewczyna przygotowywała się do niego wiele dni. Czytała książki, studiowała starożytne języki i astronomię. Zagłębiała legendy i folklor różnych krajów. Aby zdać egzamin, musi wskazać potwora w grupie ludzi. Joasia siedzi w pustym pomieszczeniu. Wchodzi instruktor. Otwiera drzwi i zaprasza do środka pięć osób. Stają przed Joasią i się w nią wpatrują. Kto nie jest człowiekiem? Patrz na tego chłopaka. Ma dwie lewe ręce. Ta dziewczyna unosi się nad podłogą, a instruktor ma na dłoni zamknięte oko. Widzisz? Karol wybrał się na przyjęcie z okazji Halloween. Wszyscy imprezowicze przebrali się za zombie. Karol zauważył, że niektórzy się dziwnie zachowują. Pewnie dlatego, że to prawdziwe umarlaki. Spróbuj je znaleźć. Na przyjęciu są dwa zombiaki. Jeden z nich to dziewczyna trzymająca szklankę. Pływa w niej oko, widzisz? Drugim umarlakiem jest chłopak ze smartwatchem, który mierzy jego puls. I jak widać, wynosi on zero. W pewnym zakładzie produkcji perfum trwa nabór do pracy. Kandydaci muszą najpierw przejść rozmowę kwalifikacyjną i napisać wypracowanie na temat ulubionych perfum. Na koniec dyrektor prosi ich o jeszcze jedną rzecz. Jeśli chcą dostać pracę, muszą złożyć przysięgę wierności firmie. 10 osób jednocześnie wypowiada słowa ślubowania, ale część z nich oszukuje. Pomóż prezesowi ich namierzyć.
Ten chłopak ma skrzyżowane palce, a mężczyzna po lewej stoi ze skrzyżowanymi nogami. Prezes ich nie zatrudni, bo ewidentnie nie zamierzają być lojalni wobec firmy. Dwóch wpływowych potentatów medialnych wybrało się na obiad do wytwornej restauracji. Omawiają fuzję swoich firm. Kwota transakcji opiewa na kilka miliardów dolarów. Mężczyźni szepczą między sobą, ponieważ warunki umowy są ściśle tajne i boją się, że ktoś może ich usłyszeć. I mają rację. Kilka ciekawskich osób podsłuchuje rozmowę dwóch biznesmenów. Spróbuj ich namierzyć. Dziewczyna przy stoliku obok czyta odwróconą do góry nogami gazetę. To oczywiste, że próbuje przysłuchiwać się rozmowie miliarderów. Ten chłopak niby słucha muzyki, ale jego słuchawki nie są do niczego podłączone. A ta dziewczyna siedzi przy stoliku na rogu i popija drinka, ale zamiast parasolki ze szklanki wystaje antenka. Ewidentnie nagrywa rozmowę. Gdzie są moi pracownicy? Krzyczy szef. Jest wściekły, bo trzy osoby nie przyszły do pracy. Zadzwonił do nich, zapytać o powód nieobecności. Wszyscy powiedzieli, że są chorzy. Szef im nie uwierzył i kazał przyjechać do biura. Marysia ma na sobie ciepłą kurtkę, czapkę i szalik. Kicha, kaszle i wygląda na chorą. Laura chodzi o kulach. Ma nogę w gipsie. Po dłuższej chwili pojawił się też Michał. Doznał kontuzji ręki i nie może pisać. Szef jest przekonany, że jeden z pracowników udaje. Pytanie, który? Michał doznał kontuzji lewej ręki, ale jego telefon znajduje się w lewej kieszeni. Musiał schować go tam obolałą ręką, co znaczy, że udaje. Po prostu nie chciało mu się przychodzić do pracy. Jurek idzie przez las. Jest zmarznięty, głodny i na dodatek się zgubił. Mężczyzna zrobił kilka kroków i nagle się zatrzymał, bo usłyszał dziwne dźwięki. Próbując odszukać ich źródło, trafił na wielką polanę. Zobaczył tam trzy domy. Do którego z nich powinien wejść? Dom po lewej jest zamknięty z zewnątrz. Na drzwiach widać kłódkę. Ten po prawej wydaje się bezpieczny, ale spójrz na ślady stóp, które do niego prowadzą. To odciski wilczych łap. Jurek powinien wybrać więc drugi domek. Pewien wędrowiec już od kilku godzin przemierza pustynię. Skończyła mu się woda i powoli opada z sił. Wspiął się na małe wzniesienie i zobaczył trzy oazy. Są od siebie oddalone i tylko jedna z nich jest prawdziwa. Pomóż wędrowcowi odróżnić rzeczywistość od fatamorgany. Nad brzegiem zbiorników wodnych rosną palmy, ale drzewa odbijają się tylko w jednym z nich. Oznacza to, że oaza po prawej jest prawdziwa. Spacerujesz po plaży. Nagle słyszysz krzyk. Jakaś kobieta woła o pomoc. Tonie! Wbiegasz do wody i rzucasz się na ratunek. Na miejscu widzisz jeszcze trzy osoby. Wszystkie krzyczą, ale tylko jedna z nich naprawdę potrzebuje pomocy. Pozostałe to syreny, które chcą porwać cię do swojego podwodnego królestwa. Jak odgadnąć, kto z nich jest człowiekiem? Wystarczy zanurkować, żeby sprawdzić, kto ma syreni ogon. Rysiek uwielbia opuszczone budynki i stare zamki. Dziś zamierza zbadać ogromną posiadłość, którą dawno temu zamieszkiwał wampir. Cóż, a przynajmniej tak głoszą legendy. A Rysiek w nie nie wierzy. Zapakował aparat i ruszył w drogę. W rezydencji jest ciemno i zimno. Z korytarza docierają jakieś trzaski. Rysiek włączył latarkę, a jego oczom ukazały się trzy wampiry. W pierwszej chwili rzucił się do ucieczki, ale nagle się zatrzymał i wrócił na miejsce. Wygląda na to, że ktoś tu tylko udaje potwory. Jak się domyślił? Pierwszy wampir odbija się w lustrze, drugi nie ma głów, a trzeci... O nie, wygląda na to, że jednak jest prawdziwy. W nogi! Tym razem Rysiek postanowił wybrać się do opuszczonego szpitala. Krążą plotki, że mieszkają w nim wilkołaki. Chłopak jest pewien, że to nieprawda. Całą noc kręcił się po ciemnych szpitalnych oddziałach, ale niczego nie znalazł. Zbiera się więc do wyjścia, ale drogę zaszło mu czterech mężczyzn. Wyją i warczą. Który z nich jest prawdziwym wilkołakiem?
Żaden. Przez okno wpada blask księżyca w pełni, a żaden z mężczyzn nie zamienił się w potwora. Ale Rysiek i tak dał dyla. Napastnicy wyglądali podejrzanie. Pewien bogaty człowiek wybrał się na wystawę sztuki współczesnej. Ma zamiar kupić obraz do swojej kolekcji. Właściciel wystawy pokazuje mu 3 dzieła różnych artystów. Na pierwszym obrazie przedstawiony został słonecznik na tle zielonego trójkąta. Na drugim obrazie jest tygrys, który robi sobie selfie telefonem. A na trzecim namalowano latający dom. Kolekcjoner jest przekonany, że jedno z dzieł to falsyfikat. Tylko które? Na każdym płótnie widnieje data powstawania. Obraz z tygrysem jest datowany na rok 1957. W tamtych czasach nie było telefonów i nikt nie wiedział, co to selfie. Ten obraz to podróbka. Marcin jest bardzo zdenerwowany. Dziś zadebiutuje jako DJ na festiwalu muzyki elektronicznej. Wchodzi na scenę. Tłum wiwatuje. Marcin zakłada słuchawki i puszcza pierwszy kawałek. Muzyka gra, ale ludzie nie tańczą. Dlaczego? Muzyka gra tylko w słuchawkach DJ-a. Marcin nie podłączył kabla od głośników, widzisz? Ludzie siedzą w fotelach. Gasną światła. Ktoś przeżuwa popcorn, a ktoś inny popija napój. Zaczyna się film. To horror. Słychać krzyk. Bileter wchodzi na salę. Kilka osób nie zapłaciło za bilety. Zgadniesz kto? Nikt nie ma biletów. Na drzwiach wisiała kartka z napisem "Darmowy wstęp". Rysiu marzyłby zostać słynnym szefem kuchni, ale do szkoły kulinarnej przyjmują tylko pełnoletnich kandydatów. Brat Rysia, Józef, jest od niego 2 razy starszy, a siostra Rysia, Renata, 2 razy młodsza od Józka. Dziewczyna skończyła w tym roku 18 lat. Czy Rysiek może już składać podanie do wymarzonej szkoły? Tak, chłopak ma 18 lat. Rysiek i Renata są w tym samym wieku. To bliźnięta. Rysiek przygotował wszystkie wymagane przez szkołę dokumenty. Aby się dostać, musi jeszcze odbyć praktyki i dostać rekomendacje. Znalazł 3 oferty pracy. Boguś szuka pomocy kuchennej do małej knajpki ulokowanej na 4. piętrze miejscowego centrum handlowego. Hania oferuje staż na pół etatu w swoim wytwornym sushi barze. Trzeba jednak zapłacić 1000 zł za 2-tygodniowe szkolenie, a Sebastian poszukuje asystenta do swojego bistro, w którym serwuje chińszczyznę. Tylko jedna z tych ofert nie jest oszustwem. Która? W centrum handlowym nie ma 4. piętra. Na oknie restauracji wisi zdjęcie Hani z podpisem "oszustka". Wygląda na to, że Rysiu powinien udać się na praktyki do Sebastiana. Sebastian jest pod wrażeniem umiejętności i CV Rysia. Zanim jednak go zatrudni, chce przetestować jego inteligencję. Wręczył chłopakowi listę składników i poprosił go, żeby poszedł po nie do spiżarni. Lista była zaszyfrowana. Pomóż Ryśkowi odnaleźć wszystkie produkty. Oto pierwszy składnik. Zawsze staram się dotrzymać kroku mojemu musztardowemu przyjacielowi. Czym jestem? Masz jakiś pomysł? To ketchup. I kolejna pozycja na liście. Moim najlepszym przyjacielem jest masło orzechowe. Czym jestem? Drugi składnik to dżem. Mówią na mnie czek i można mnie zjeść w smażonej lub pieczonej postaci. Czym jestem? Masz jakiś pomysł? To pączek. Mogę być ptakiem, mogę być owocem, a nawet człowiekiem. Czym jestem? Chodzi o kiwi. Świetnie pasuje do warzyw i przekąsek. Czym jestem?
chodzi o dip. Idziemy dalej. Jestem słodką, małą kobietką. Można mnie dosłownie zjeść. Czym jestem? Chodzi o babeczkę. To mały zbiorniczek otoczony dwoma murami. Jeden jest biały i miękki, a drugi ciemny i twardy. Porastają go brązowe włoski i zielona trawa. O co w tym chodzi? To kokos. Ciężko się we mnie wgryźć, a jeśli jestem zbyt suchy, długo się mnie przeżuwa. Czym jestem? Poprawna odpowiedź to suszona wołowina. Jestem zielonym warzywem, które przypomina małe drzewko. Czym jestem? Domyślasz się? To brokuł. Bywają zielone, bywają brązowe. Oba kolory powodują grymas niezadowolenia, ale w międzyczasie przez krótką chwilę stają się idealnie fioletowe i wywołują uśmiech na twarzy. Co to jest? Pewnie domyśliłeś się, że chodzi o winogrona. Wiele osób myli mnie z warzywem, ale jestem owocem. Kiedy dojrzewam, robię się czerwony, a wtedy kroi się mnie na plastry i dodaje do burgerów. Czym jestem? To pomidor. Mam kapelusz, ale nie mam głowy. Wyrastam z ziemi, bywam trujący. Czasem niezły ze mnie rarytas. Czym jestem? Chodzi o grzyba. Wyrzucasz moją zewnętrzną warstwę i gotujesz środek. Potem zjadasz mnie od zewnątrz i wyrzucasz to, co było w środku. Czym jestem? Poprawna odpowiedź to kukurydza. Choć mam w sobie coś z tortu, to marny ze mnie deser. Czym jestem? Chodzi o tortillę. Naprawdę? I ostatni składnik. Noszę czerwony płaszczyk i mam serce twarde jak kamień. Czym jestem? Chodzi o czereśnię. Brawo! Rysiu przyniósł wszystkie składniki. Sebastian od razu go zatrudnił i poprosił, by poszedł zebrać zamówienia. W bistro siedzi trzech klientów, ale tylko jeden z nich jest człowiekiem. Który? Kobieta ma skrzela jak ryba, pewnie jest syreną, a ten facet zamiast koszuli włożył spodnie i próbuje zapłacić mu żelkami. Ewidentnie pochodzi z innego świata. Ktoś ukradł pudełko z napiwkami z bistro Sebastiana. Policja niemal natychmiast przyjechała na miejsce. Rysiek powiedział, że widział tylko plecy rabusia, ale był pewny, że to kobieta. Następnego dnia doszło do kolejnej kradzieży. Tym razem jednak ochroniarz zdążył zablokować wyjście. Po chwili przyjechała policja. W bistro były cztery kobiety. Która z nich jest złodziejką? Paula jako jedyna ma buty, które nadają się do biegania. Policja już miała aresztować Paulę, ale dziewczynie udało się wymknąć. Rysiek rzucił się za nią w pogoń i zauważył, że wbiegła do szkoły. Poszedł tam za nią. Na drzwiach jednej z klas znalazł bluzę Pauli. Wszedł do środka. Siedziały tam cztery podobne do uciekinierki dziewczyny. Pomóż mu ustalić, która z nich jest złodziejką. Tu siedzi. Na jej biurku nie ma ani książek, ani przyborów do pisania.
Dwa miesiące później Sebastian wręczył Ryśkowi list polecający i chłopak mógł ubiegać się o przyjęcie do szkoły kulinarnej. Czekał go jeszcze egzamin. Zadaniem Ryśka było przygotować pyszną zupę. Wraz z nim do egzaminu przystępują trzy ładne dziewczyny. Ryśkowi podobają się wszystkie, ale tylko jedna z nich jest godna zaufania. Która? Joasia trzyma w swojej kolekcji przypraw fiolkę z trucizną. Frania wrzuciła do zupy pineski. To też bardzo podejrzane. A Kaja nie zrobiła nic złego. Sprawia wrażenie poczciwej osoby. Po ugotowaniu zupy Rysiek dostał kolejne zadanie. Miał ustalić, która babeczka leży na samym środku tacy. Pomożesz mu? To ta różowa. I kolejne zadanie. Który makaronik znajduje się w samym środku? Fioletowy. Brawo! A co powiesz o tej tacy? Które ciastko znajduje się w środku? To będzie to. Rysiek zaprosił Kaję na kolację. To miała być ich pierwsza randka. Chciał jej zaimponować i sam przyrządził posiłek. Chłopak zostawił jedzenie w kuchni i poszedł na górę, żeby się wykąpać. Kiedy wrócił, okazało się, że ktoś wszystko zjadł. Rysiek postanowił przepytać trzech podejrzanych. Renata powiedziała, jestem na diecie, nie jem po 17. Tata Ryśka odparł, cały wieczór byłem na dworze i zmiatałem liście z dachu. A jego brat, Józek, oznajmił braciszku, cały dzień trenowałem, jutro biorę udział w maratonie. Kto kłamie? Tata Ryśka. Na dachu dalej leżą liście, no i widać, że facet lubi zjeść. Kaja zaproponowała Ryśkowi piknik w parku. Parka znalazła trzy urokliwe miejscówki, ale tylko w jednej z nich jest bezpiecznie. W której? Za tym drzewem ukrywa się puma. To niezbyt bezpieczne towarzystwo. A tu w trawie czają się węże. Nasza parka...